Okej. To jest jedna z ostatnich zabaw z tego. Czyli tak, ostatnia partia dzisiaj, mam nadzieję, w Hearthstone. Bardzo fajne. Niestety nie, tak się tak dobrze w to zmula, że nie mogę sobie odmówić. Muszę odblokować wszystkich bohaterów i brakuje mi dwóch. A odblokowuję grając oczywiście tymi wypasami. Ten łowca, co on tu mam? Karty 9 na 20. Mam zebrany zostaw Janiny pełny. Można by tu jeszcze coś pocisnąć. Łowca się wydawał imba. Więc zobaczmy, co się stanie, jak wezmę łowca i zagram nim. To może nie będzie ostatnia, bo to łowcą w sumie niekompletna talia. Odblokuj resztę bohaterów. No właśnie, czekam. Brakuje mi tam paru. Muszę spełnić których. Gra teraz szukam. To znowu tłumaczyli ci goście od tego. Od... Rysar kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Niech rozpoczną się łowy. Dobra, pierwsze karty na wypasie. Nie lubię grać ze sztuczną inteligencją. Komputer nie czuje, jak mu chce wtegować, a tutaj naprawdę. Co to za karcianka od Activision? Bardzo fajna. Okej, mamy coś na start. Zadaj dwa punkty obrażeń. Tajemniczy strzał. To jest po prostu strzał. To jest nic więcej jak strzał. Więc nie ma co się wypstrykiwać, zwłaszcza, że koleś potrafi się leczyć. To już wiem. Luz. Pierwsza jest za free. Co jest za free? O, jakie chamstwo. I to jest takie tanie? Losowa karta z mojej talii za darmo, za jedynkę dostaje w jego łapę? O, jakie ładne zwierzątko. Okej, czy coś mogę już wystawić? No mogę. Laptol. Zamówiłem ten kluczyk za tydzień. Nie no, rozdawał losowo, nie. Ale to myślę, że już niedługo Blizzard pęknie i potem każdy będzie w to grał. To jest tak free to play domyślnie, trzeba tylko czekać. Co to jest? Furia Wichru? Może atakować dwa razy w turze. Lepiej to zarżnąć. Bo to mi krzywdę może zrobić. To ciśnie w bohatera. To przyzywa dzika. I całkiem mi się ten gościu podoba. Nie zadzieraj, Squaria! No, zneutralizujmy, bo jeszcze komuś zrobi krzywdę. A tak w następnym roku będą 3 plus ten pan powinno być ok. Tak, bluzgaj tego. Właśnie nie można bluzgać. Witaj, podróżniku. Witaj. No świnia. Ale nie chcę ma. Dzik, to mi tam dzik nie jara. Ogala nie opłaca się na razie wrzucać. Ale za tą złowczynią wyjść tak, na spacer. Nie zadzieraj, Squaria. No tylko to są jednostki, które... padną jak on po prostu pójdzie jakimś obszarowym. To jest smutne. Kurde, jakbym w to grał na tablecie fajnie, bym sobie siedział wygodnie gdzieś w knajpie i w to naparzał. Myślę, że to jest... niestety, no... Blizzard jest zły. Jest głupi. Nie, to jest najlepsze słowo głupi. Będziemy mieli całą Koreę na kolanach. Koreę. Jak wydawali tę StarCrafta 2 i to wszystko zmarnowali cały potencjał. Jedli im ze stóp. Co to jest? Gorliwa kapłanka. Tropienie. Spójrz na trzy górne karty swoje. Ale dobierz jedną. A dwie pozostałe ożyć. To brzmi fajnie. To brzmi super fajnie. Ale tak, mogę pójść w to. Co powiesz na to? I teraz. Dwa na tego, jeden na tego i bijemy po twarzy. I to brzmi super spoko. Chyba, żeby ten. Jeszcze dwa punkty obrażeń. Zmasakrować. No tak. Nie. Okej, nie do końca to chciałem zrobić. Chociaż to chciałem zrobić.
Łądzik. Spojrzę na trzy karty i odrzucę. To brzmi super fajnie. Jest szarża, nie używa. Kto miał szarżę? Okej, obszarówka poszła. Kolega przeżył. I bij po twarzy, i bij. Chyba, że możemy zrobić tak. Kto jest bestią? To jest bestia. Jakby wejść z tym. To ja spuściłem psy. I zrobimy wtedy imba raptora. I bijemy po twarzy. Si, stal, świnio. To jest jedyne hasło, które jest dobre tutaj. Gotów do akcji! Twa magia cię nie uratuje. Dobra, dżytsza brozębny. Mogę przyzwać to imbarzecz. Co to jest? Łamacz zaklęć. Stal, świnio! Ach! Tylko, że kurde, przez to twój raptor traci wszystko. No, mogło to być sprytniej rozegrane, się trochę zdegowało. Drugi dzień z tą grą. Dzik ma szarże. O, no, takie słodkie. No. Przywróć se zdrówka, przywróć, to ci dupy nie uratuje. Prowokacja mi dobrze zrobi, szarża mi dobrze zrobi. No bijemy go teraz tylko, nic nie zostało niestety. Wychodzi na to, że to w ogóle będzie das GG. No chyba, że zrobi coś strasznie głupiego, jakieś potworne świństwo. Nie wiem, znowu się uleczy 10 punktami. No to jest już ewidentny szach. Okej. Okay. No cóż mi to z tego? Mogę zaspanować... Jest, zestrał się. Sam się zestrał. Ej, całkiem fajna klasa. Zwierzęcy towarzysz. Złoto. Hej. Hej. No! Zeszło szybciej niż myślałem, to sobie można jeszcze jedną dorzucić. Łowca spoko, nie? No. Dlaczego to złoto? No to jest pay to win. Jak każda karcianka. Jak każdy Magic the Gathering. Jest, zgodny przeciwnik. Nie, to, hej, to robili ci od tego, od Rysława, bo tam są te teksty takie tak suchary. Dziewczyna, szamana, Karol, hamburger. O, nie miałem tego chyba, tak? Mam tego czy nie mam tego? Leśny wilk. Ogar jest super. Rzeczny krokodliszek. Jo. I mam pieniążka. Odblokuj, no muszę go zabić, tylko pewnie jakiś jest imba koleś. A znam te. No to chodź. Tere, jest. Kochany to jest. Dawno grałem w karciankę. Podejrzewam, że jakby nawet to był jakiś, jakby to był tak prosty zadek w wojnie, to bym się wciągnął. Tak, kostur na tanka. Okay, co on tam chce zrobić? Chce mi zabić moją świnię. Zabije mi świnię, ma dwie postacie. I to owszem, teraz jest smutno mi się robi. Bo chciałem bestię wprowadzić.
myśl, co będzie wytrzymalsze. Będą mi chcieli zmasakrować to, co nie zmasakrują. Ale to, fajnie, pójdziemy w bestie i może bestie dorosną. No masz, bij mnie tutaj. Jego zdolność to przywoływanie rycerzy, czy to prawda? Tak, to prawda, potwierdzam. Uderzył mnie. Jest. Okej, okay, no widzę, hoduję sobie tutaj jakiegoś cyborga bojowego. I teraz tak. My będziemy wprowadzać nowe zwierzęta na pole bitwy. Do momentu, kiedy pojawi się leśny wilk i wszystkich zarąbiemy na śmierć. Mi się wydaje, że to jest bardzo w porządku rozwiązanie. No tu trzeba w końcu uderzyć. I dlaczego temu się nic nie stało? Dlaczego? Bo miałem jakąś magiczną tarczę, o której nie wiedziałem i jestem głupi. Nie wprowadzam jeszcze, szkoda. No chyba, że mi teraz zabije wszystkich, to nie będzie, ale... To powinno być okej. Tiktin na gryfa. Zabił. Zmasakrował. Uderzył w twarz. Ja się nie wstęp. Jest. To jest miłe, bo się pojawia dzik. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Okej, okay, mamy ładną pozycję i... Czekam. 3-1-2. Obszarowy zmia zamiata, ale nie boimy się obszaru. Nie, no wiem, że miał tarczę, teraz się pokapowałem, to mówimy o tym tam zwierzaku, który ten... Nie zwróciłem uwagi, ale jest to jest Blizzard, to jest głupie, ale czytelne, no. Charge'a. Co to za świnia jeszcze raz? Mecha Godzilla jakaś. Okej, jest agent prowokacyjny. I to jest miły moment, żeby... Gotów do akcji! Zaraz, on uderzy jego i go zabije i wtedy może bić moich. To jest tak ładne hasło, si stal świnio. Fajne. Masz tam, gdybyś się nie czuł zbyt pewnie. Co to? O, jakiś se wziął, kurde, imba broń. No dobrze, niech ma. Z niego zrobię jakiegoś cyborga? Nie, walczy. Za króla! Szarża. I co? Tracę 4. No okej, okay. I potem będziemy jeszcze tu okładał kamieniami. Spoko. Potem wchodzi ten, który jest bestią i dorzucimy konika. I się zaczyna endgame. Jeśli dobrze pójdzie. Nie wiem co to. Komandor. O, ładnie kolega sobie pogrywa. Co tam Łukar pisał? Lewacka tarcza. Trzymaj się, młody. To niestety jest teraz... Od ciebie tu będzie dużo zależało. Zwłaszcza, że pójdzie zaraz leśny wilk i będziemy okładać po mordzie.
Co to? Jakieś gówno mi tam zapodał i zjadło. Dajże myśli. No. Czekam na rozkaz. Kurde, obszarówka by się przydała. Niestety ta postać nie ma nic ciekawego tego typu. Okej, wieloszczał brzmi nieźle, biorąc pod uwagę moje obecne możliwości. Co tam by mnie na mnie czekało? Młodsza inżynier. Tajemny ostrzał. Ogór. Chodź, ogór. Ej, ale wystraszyłem sobie, wystraszyłem, żeby mnie zmasakrować. Jak daję teraz ogóra, to oni ogóra mogą no lekko zjechać. Ale wielostrzał. To jest to, co mnie kiedyś denerwowało. Tutaj w tym wydaniu jest słodkie. I szybki wpysk. Dobra. Okej. I czekamy. To plus to. Wchodzą i lewacy się już ten... On mnie uderzy w twarz prawdopodobnie teraz. Uderzy w tego, potem tym w twarz. Tak bym zrobił. Nie. Czekam na rozkaz. Spoko. Teraz modlimy się o ciekawe. Jest. Wychodzisz. I żeby tam nie było jakiegoś masakrowania totalnego, to jest +1, +1 i będzie niezłe łojenie czegoś tam. Dwie karty widzę. Żeby to był jakiś tam kucyk polny i nie wiem, dekoracja wnętrz. Zmasakruje mi go świnia dumna. Pan Wielgach nas pluwa. Czekam na rozkaz. Jakąś kartę dobrą. No nic. To ja spuściłem psy. Nie miałem wyjścia. To i to w twarz będzie prawdopodobnie. Gitano rozluźnienie. To mnie rozluźnia. Autentyczność. Nie jestem jakoś spięty, wręcz przeciwnie. Siedzę, nie ma pressure'u. A, dupek. Ale nie ma prowokacji. Tylko, no nie mam też jakiejś mocy. Można by to mu zajechać. Głupio zrobił, ale no, też nie jest ogarnięty. To ma lepsze karty. No uderz, no co będziesz, kurde, się nudził. Dwa mi uderzysz tu. To jest akurat sweet. I tak, ja uderzę ciebie, albo ja uderzę ciebie, ty będziesz musiał uderzyć mnie i ty przeżyjesz, ty nie przeżyjesz, musi to iść tak. Bogdan. Okej. Tu jest takie macanie się już kamieniami po prostu. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. I co tam dostaniesz za kartę? Armageddon. Czekam na rozkaz. Lewackie karty. O. No cóż, nie mam niestety nic pod ręką lepszego. Obszarówkę jakąś, tylko podejrzewam, że mam talię jakąś taką ubogą.
Uderz w twarz. Głupi człowiek. Teraz to, tak chcę zrobić. Co powiesz na to? A dupek. Uderzy w twarz, czy uderzy nie w twarz? No, zajedziesz tego, czy tego? Czekam na rozkaz. Myśl MacGyver. To jest bardzo zacne. To już jest wojna w tym momencie. W sensie wojna gra w wojnę. Błagam, jakiś czar, nie wiem, raz znowu go wylosować coś fajnego. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu. A ty kurde. Czekam na rozkaz. Nie bolało. Okej, ale jest przykro. Prowokacja. Tylko, że tą prowokację mi zajedzie i dostanę w twarz. Jezu, jaki to jest wojna po prostu. Odkrywanie karty. I teraz ile będzie? 2. Pewnie mogę, czyli dostanę albo 8, albo ten. No jest w tym blisko GG. Nie wiem, co mnie zbawi. Jakby jakiś ogień taki czarodziejski na plus 8. Czekam na rozkaz. Nie woli. Raz. I... powiedz, Armagedon. Błagam. Masz. Czekaj, chyba żeby jakoś go zabić. Nie ma jak. Coś chyba poszło nie tak. Co sądzisz o Dublingu? Okej, mam nadzieję, że karty jakieś dostałem uzupełniające. Jeszcze jedna. Nie dostałem kart. Ale łowca jest sympatyczny. Co tam był? Wyrównany przeciwnik? Rexar kontra Rexar. Rozpoczną się łowy. Nie uciekniesz przede mną. Okrzyk. Bestia Raptor. Nice. Ja jestem za. Od razu. Ja wiem, że moja. Rzeczny murzyno skoczek. Tak, Rexio kontra Rexio. Jest. Dzik. Chyba, żeby być inteligentniejszym i wyjść with das Raptor. Raptor jest zawsze w porządku. Raptor na propsie. Czego przegodny przeciwnik, bo to jest das Beta. On ma lepszą talię ode mnie. Tej karty się nie widziałem u mnie nigdy. Treser Ogarów. Plus 2 oraz prowokacje. Brakuje jednego niestety. Ale to niech se żyje, no w sumie. Szarża musi od razu... Szarża też jest liczona jako ta prowokacja. Czyli jak prowokacja pójdzie, to musi być... Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. O, ładnie. Chyba, że pozbędziemy się tego shitu. Będziemy ich trzymać.
do zarżnięcia tym raptokiem. Kurde, no szkoda, bo tego stracę teraz, jak będę go tu masakrował. Ale musisz odejść, mój mały padawany zwierzątko kochane, bo cię miś zabije. Ty nie jesteś bestią, niestety. Ty byś był bestią. I weź mu tam w pysk. Taka dzianka jest lepsza od Hirosów. Jakich Hirosów? Okay. No i posprzątać. I to chyba tyle. Kolega nic więcej nie zrobi. No ja znowu zaczynam kombinować. Zacznijmy od wystawienia zwierzęcia i strzelenia mu w pysk. Duel of Champions. A, no nie grałem w to. Nie wiem, czy lepsze. No, ciężko mi powiedzieć. Jakby to na tablety wyszło. Kurde. Co tam robisz? A, zabił. No ładnie. Czy ładnie? No chodź, wykorzystamy cię w przyszłej turze. A na razie niech sobie stoi. Plus jest taki, że dostaje zawsze w pysk ode mnie. Więc kiedyś... Okay. Tylko to było bez sensu, nie miał bestii. Ja też nie miałem w sumie bestii, ale dałem. Teraz tak. Tego stronnika z prowokacją. No musisz, to prawda. Ale tego nie zaatakujemy. A on będzie miał niezły orzech do zgryzienia. Bo będzie asymilacja. Dobrze. Najważniejsze to wyprowadzenie tej bestii i połączenie ją z tym, i jedziemy z masakrowaniem. Raptor is... No, nie bolało. Gotów do akcji! Żeby przeżył zwierzak. Jak przeżyje, to to będzie boleć. Ach. Albo i nie, bo on może go lekko zmasakrować. Nie. Tylko na przykład tak, tego zmasakruje tym, nie zmasakruje. Będzie musiał tego zmasakrować z tym, tego, tym, będzie ciekawie. Okej. Okay. Robi się fajnam teraz, kurde, sudoku. I jedziemy. Zabij. Dosyć głupio. Zabiję. Świnia semicka. Mało śpionego murzyna, co najgorsze. No i jestem w dupie. Błagam jakąś imbakartę. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mam nadzieję, że kurde, to będzie jakiś... To ja spuściłem psy. Gówienny raptor, tak. Tak, zapomina o atakowaniu, bo by atakował ten, dzięki ban. Jedziemy. Schowaj się za mnie. Jezu, jakie tu kurde buffy siadły. I zbije mnie teraz po twarzy, będzie bardzo bolało.
I kurde, niestety, bez kart jest kiepska. Bez obszarów. Nie ma obszarówek w tej talii. Dziękuj Bogu za Grizzly'ego. Teraz co? Jest coś, co tu w ogóle warto tykać? A to można było zarżnąć. No trudno, głupota. Tak sobie myśl. No GG. Nie, dobre, tylko chuj ci w dufę. No ale nie ma tego hasła. Okej. Są karty. Szybki restart i jedziemy dalej.